Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Może by to pominąć. Nie, no dobra, już zostawię. Dzień dobry. Witam. Tu oczywiście gra nam mówi, jak się gra. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Kurde, te skały. A jaki grubas. Co? Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Get to work and be effective. Dobre, dobre. Dzień dobry, witam w Satisfactory, w grze, która miała wczoraj premierę i ta kobieta mnie przegłusza. Co? Zagłusza mnie! Kurde, kurde, ale ognisko. Kurde, ciepło, chociaż mam tutaj, kurde, grzejnik. Co? Co? No, ale dzień dobry, witam w Satisfactory. Chwilę temu był stream, ale że działało... Nie działało, to gram sobie sam i będziemy grać, nie wiem przez ile, przez jakieś może 20 minut sobie pogram, więc serdecznie zapraszam. Zaczynam od zera, ponieważ stwierdziłem, że no, że zacznę od zera. Miałem tam już trochę zrobione, ale żeby nie było, zaczniemy od zera, żeby wszystko było udokumentowane. Stream może jeszcze się pojawi któregoś innego dnia, bo dzisiaj mój internet po prostu umiera, więc no. Oczywiście kobieta mnie tu zagłusza, ale ja sobie tak ją ściszę. No właśnie, czekajcie, bo ja zapomniałem w ogóle sprawdzić jedną rzecz. Czy ja to zagrywam na dwie, czy na jedną ścieżkę? Ciekawostka. Czekajcie, to ja może zrobię taki szybki... Szybkie cięcie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, więc uwaga, wracam do was za sekundę. Witam, kobieta oczywiście sobie tam gada, mnie to nie obchodzi. My no musimy na sam początek tutaj sobie... wydupiaj. Czy możesz? F, dobre. I teraz musimy po pierwsze sobie wziąć taką część domu, która będzie wykorzystywana do tego, żeby... Czy ja mogę już wam to pokazać? Nie wiem. Mogę? No, cicho! Cicho. Cicho. A, dobra, no muszę to... Fajny paralizator, kurde, to najlepszy. W grze chodzi ogólnie o to, że na samym początku musimy oczywiście... Witam. Musimy na samym początku... Kurwa, czy ona musi tak gadać? Ja nie mogę jej jakoś wyłączyć. Opcje, gameplay, tryb arachnofobia, co? Aranho... co? Mogę jakoś głośność dialogu... O, mogę głośność dialogów, kurde. Będzie trochę ciszej. Grze chodzi o to, że na samym początku, tak jak w każdej grze, jak Minecraft, musimy pozbierać rzeczy, co nie? Później pójdziemy już w pełną automatyzację, żebyś, wiecie, wszystko robi za nas, a my tylko to rozwijamy coraz bardziej i bardziej i bardziej. Kurde, ale piknęło. Bardziej i bardziej i bardziej. Ja aktualnie zbieram sobie liście, które będą wykorzystywane na biomasę, ale na sam początek mamy takie kółeczko, żeby poszukiwać sobie naszych surowców. Aktualnie na razie musimy poszukiwać żelaza, które mamy o tam, więc to trochę daleko. Tam jeszcze dalej, więc no musimy iść... Kurde, jaka woda, co? Musimy iść no, do żelaza, to po pierwsze wydobyć. Tak jak mówiłem... Kurwa, jaka woda. To gejzer. Gejzer nie można wziąć. RP normal. Jestem w gejzerze. No, fajnie. Psik! Super. Gra oczywiście w Relaxesie. Wczoraj miała premierę. Oczywiście ma bugi. Wcześniej nawet byłem paru świadków bugami. Tu jest taki fajny ziomeczek, który ma taki mały łeb, a wielkie ciało. Bardzo ciekawe. Może lepiej nie będę go tłuc, bo pewnie mi jeszcze na koniec odda. Gra jest na razie w Irylacesie, ma bardzo dużo błędów, jak przykładowo o taka trawa, która sobie może nieraz
jak możecie zobaczyć, no być w powietrzu. Wcześniej miałem taką trawę, która w ogóle była w powietrzu, no ale cóż zrobić. O, jeszcze mamy takich fajnych przeciwników. Oczywiście spotykam go pierwszy raz. Wcześniej miałem tylko takie jakby latające coś. Wydupiaj. Kurwa, wszedł tu. Kurde, solo, solo! No, kurwa, wow, Hot, kurde, gdzie ty? O, zabity. Kurde, dobry jestem chyba. No i w grze chodzi o to, że na sam początek musimy sobie wydobywać rudę. Ja zgaduję, że na koniec zrobię ten film, od razu będzie godzinny, bo jak się rozkręcę, to nie zobaczę, że miałem kończyć i to będzie najgorsze, więc nie wiem, ile chcę sobie pograć. W sumie tu tak pogramy sobie z 20 minut. Tak na sam początek możecie mi dać znać, czy wam się gra podoba, czy może nie. Bo ludziom na streamie się chyba podobała. Niestety w grze nie można pływać. Znaczy można, znaczy... Pływać można, ale nie można nurkować. O to mi chodziło. Nie można w grze nurkować, no... tak w sumie jak w Assassinach, że... W sumie... Jak nie ma nic pod wodą, to po co nurkować? No, żeby zobaczyć, jak wygląda gra pod wodą. Dla niektórych to jest bardzo ważne. No ale okej. W grze musimy... Pierw musimy znaleźć sobie fajne w ogóle miejsce. O, tu mamy coś. Musimy zbierać surowce, na razie muszę sobie wydobywać oczywiście żelazo, później będziemy mieli siarkę, rudę miedzi, wapń, co jeszcze? Kwarc? No jest trochę tych rzeczy, oczywiście na samym początku będą nudy, Kafo napisał ku, to fajnie. Na samym początku będą nudy, ponieważ no... Bo nie będę nic ciekawego robił, tylko latał sobie z miejsca na miejsce. No ale może na koniec byłoby coś ciekawego. Boże, o czym ja w ogóle tu gadam? Nie wiem. Może zacznijmy od zbudowania domu, tylko z drugiej strony ten dom powinniśmy zrobić w jakkolwiek dobrym miejscu. Więc wyszukajmy jeszcze raz. Tam mamy złoża, tu mamy złoże. W sumie to tutaj może być taki pierwszy nasz... Kwiatek. Pierwszy nasz te, bo pierwsza nasza siedziba, którą na koniec pewnie tu w ogóle zostawię, ponieważ no, ponieważ nie będzie mi się chciało tego przerabiać. Na sam początek musimy zbudować dom. Z tego domu później będziemy robić coraz to nowsze rzeczy, które to na razie musimy go rozbudować, bo to wiecie, mamy jakby takie poziomy, które to musimy robić, żeby odblokowywać coraz to nowe rzeczy, jak przykładowo kosmiczny przenośnik, a taka windę. Ale na sam początek musimy zrobić 10 stalowych żelaznych prętów i no, na razie to tak wygląda, że musimy to craftować sami. Ja już byłem wcześniej na takim poziomie, że coś tam miałem, jakąkolwiek automatykę, no ale no... wiecie, nie ma nic od razu, tylko trzeba oczywiście powoli ulepszyć. Jak widzicie, troszeczkę nam się zbudowało, mamy skrzynkę, mamy takie coś jak spalarnia biomasy, która będzie później wykorzystywana. Na razie nie ma za bardzo do czego, tylko musimy... No oczywiście, wiem, mamy skrzynkę, super, możemy tu przechowywać itemy. Przykładowo, nie wiem, byśmy mogli coś włożyć, ale w sumie to ja bym mógł sobie to zjeść, żeby mieć jedzenie i robić dalej, ponieważ no trzeba ulepszać dom do coraz kolejnych części. Teraz potrzebujemy kabli, więc oblokowała nam się ruda, nie żelaza, ruda miedzi. Gdzie jest ruda miedzi? Tam jest ruda miedzi, więc możemy się od razu przejść. Trochę daleko ta ruda, a tam jest w ogóle za kilometr. Trochę mało mamy tych rud. Tu mamy kolejny kilometr. Gra nie jest oczywiście przetłumaczone, bo po co zatrudniać jakiegokolwiek gracza, który przetłumaczyłby grę z angielskiego na polskie? O nie, nie. Po co lepiej użyć Google Translatora? No to wiadomo. Jeszcze tutaj mamy, że ukończ ulepszenie dom 2, a już niżej mamy ruda miedzi. Co było? A, to ja wydobyłem rudę miedzi. Aha. No i na sam początek będziemy musieli tak trochę pokopać, bo jednak no... Potrzebujemy, ja bym mógł to wyciąć, ale za bardzo mi się nie chce, więc tego nie zrobię. Lećmy może teraz sobie wyszukajmy jakąś rudę żelaza, a w sumie tu jest niedaleko. No i co? Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Na sam początek... A! Google Translator. Oczywiście nie chciało im się tutaj jakokolwiek
osobę, która zna angielski na podstawowym poziomie, nie wiem, napisać do niej: siemanko, mógłbyś nam przetłumaczyć grę? Po co lepiej Google Translatorem? A jak coś jest źle przetłumaczone, no to trudno, to nie nasza wina, to Google Translator tak przetłumaczył. Tylko szkoda, że polski nie jest językiem międzynarodowym, więc nie może być tak dobrze tłumaczone jak przykładowo. Zgaduję, że oni po prostu napisali grę po angielsku, a później Google Translatorem na wszystkie inne języki jechali. Na niemiecki, na hiszpański, kurwa! Ale nas to co, kurde. Na... Ała! Na... Kurde, ale mnie wydłuż. Ała! Na niemiecki, na hiszpański, na włoski, na portugalski, na chiński i... Wydłupiaj. No po prostu na wszystkie, no ale jednak no na polski to za bardzo to nie idzie, jak wiadomo. No chyba niektórzy tłumaczyli i wiedzą jak to tłumaczy, ale na razie nam starczy. Lećmy może przeróbmy tą rudę na sztabki, ze sztabek zrobimy szpulę drutu, zrobimy jeszcze tutaj żelazne płytki, żelazne pręty, a to nie jest drut, tylko przewód. Przepraszam, to jest przewód. Dobra, dobrze, rozumiem. Od razu zróbmy sobie 30 sztabek żelaza, żebyśmy mieli na wszystko. I teraz tak, 10 tego. Coś mi tu łazi, tak ciągle słyszę. 10 płytek, do tego jeszcze potrzebujemy przerobić tutaj trochę sztabek miedzi. Zrobimy przewody i będziemy mieli kolejny poziom. W sumie ja bym mógł to zrobić tutaj, wiecie, że mogłem grać na tamtym save, żebyście wy widzieli już jakieś ciekawsze rzeczy, a nie od samego początku. No ale nie od razu Rzym zbudowano, a za to mój dom buduje się coraz bardziej. I bardziej, jak możecie zobaczyć. Co mamy, jakie rzeczy? Mamy już konstruktor, mamy hutę, byśmy mogli iść powoli w automatykę. W sumie to bym mógł wam to pokazać, bo to nie jest jakieś drogie. Więc byśmy mogli przykładowo jeden tego zrobić. I teraz tylko potrzebujemy kabli wzmocnionych, płytek, prętów, no dużo rzeczy. Więc jeszcze więcej robienia sztabek żelaza. Nie wiem, dlaczego to jest nazwane jako sztaba, ale w sumie sztabka, sztaba, mała różnica. W sumie to chyba bardziej nawet tak profesjonalnie mówi się, że to jest sztaba żelaza. Nie wiem, ja jestem jakoś przyzwyczajony do tego, że to jest jednak sztabka. Nie wiem, może ktoś... Nie, czy tylko ja tak mam, czy może ktoś też? Nie wiem, ale możecie dać znać. Czy też mówicie sztabka, czy sztaba? Dobra, potrzebujemy teraz trochę zrobić śrub, żeby zrobić jeszcze wzmocnione pręty, wzmocnione żelazne płytki. Ile ich potrzebujemy? Chyba z 48, jak dobrze pamiętam, tak? Nie, 48 potrzebujemy 3, więc 72. 72, do tego jeszcze potrzebujemy zwykłe płytki. Raz, dwa, trzy. Teraz możemy sobie to zrobić, jeszcze jedno i jeszcze jedno. Do tego potrzebujemy trochę przewodów. Więc przewody już się robią. W sumie potrzebujemy trochę więcej przewodów, bo będziemy potrzebowali jeszcze zrobić kable. To mogę zrobić od razu trochę więcej. Kabli jeszcze trochę potrzebuję. Do tego... A, już w sumie mam wszystko, więc... czekajcie, w sumie tutaj byśmy mogli zrobić sobie może trochę dalej. Zrobimy sobie po pierwsze hutę. Oczywiście to będzie robione tak na szybko, bo nie będę też tego robił, tak wiecie, co do centymetra, nie przesadzajmy. Nie jestem z tych graczy, którzy muszą mieć idealnie to robione. No, może zrobimy sobie chociaż takie coś, żeby było prosto. W sumie to chyba jeszcze nie mamy... Nie mamy jeszcze... Nie możemy jeszcze tego za bardzo obsługi. W sumie to możemy, ale nie możemy. Co? Potrzebujemy takiego czegoś jak teraz wapień, ponieważ wapień jest do tego, żeby robić kable. Ja jak widzę robię chyba 50 rzeczy na raz, przez co nic na koniec nie zrobię. Gramy już tak, nie wiem, z 15 minut, nie wiem dokładnie ile. Wchodzę do lasu, narobić hałasu. Tylko szkoda, że nie mam tutaj przejścia i muszę iść dookoła.
Więc tak jak mówiłem, robię 15 tysięcy rzeczy, co do czego nie zrobię nic, ale postaramy się, żeby na koniec tego filmu zrobić chociaż te trzy poziomy domu i do tego jeszcze jakąkolwiek automatykę. Niestety tutaj wapień jest w stanie... Jezu, jeszcze normalny, to w ogóle to nie chce mi się kopać. W ogóle fajne przejście, ja bym się tutaj przeszedł. Czy mogę tędy przejść? Kurde, chyba mogę. Fajnie by było. Tup. Ja wiem, że tu wszyscy chcą. Najlepiej jakby jeszcze kafo spadł stąd. Kurde, tę nożkę. Kurde, to fajnie. Gra jest dosyć, podobno ma dosyć dużą mapę. Ale nie jest to jakaś ogromna jak w Minecrafta, która ma parę milionów na parę milionów. Czy tam nawet więcej. O, możemy pozbierać tu liście, super. W sumie trochę by było ciężko się przedzierać. O, mamy tutaj do zebrania zielonego elektroślimaka. Jak dobrze kojarzę, to jest coś potrzebne do... Da, cicho bądź. Nie obchodzi mnie to. Później się dowiem. To jest coś potrzebne... A, w sumie teraz chciałem to wytłumaczyć, a ona sama by mi to powiedziała. Kafo. Nieważne. Ślimaka, który jest do ulepszania rzeczy, żeby były jeszcze lepsze. Jak widzicie, przeszliśmy na drugą stronę. Nie wiem, po co kompletnie zrobiłem to. W sumie chyba tylko, żeby pokazać, że się da. Bo pewnie zaraz by było. Ej, a czy da się tam przejść? Da się. Dobra, lecimy może tutaj. Pozbieramy sobie w międzyczasie trochę jeszcze biomasy, a kaliści, które później jest biomasa. Biomasa oczywiście jest po to, żeby... Coś tam jest na dole. Może lepiej tam nie wskakiwać. Może lepiej nie będę tam wskakiwał, tylko sobie przeskoczę. Biomasa jest po to, żeby później sobie robić z tego energię. Zlagowałem grę na chwilę. Żeby robić energię, a później taką trochę słabszą. Później już będziemy mieli z węgla i będzie trochę lepsza. A czy dalej jest? Nie wiem, bo Avalkis nie miał dalej kek. To ja nie wiem. O, tutaj mamy, kurde, coś czerwonego. Kurde, mamy jakiegoś plujaka. Kurde, ale mi przywalił. Kurde, ale mi przywalił. Ała! Organy obcych. Kurde, no, za mało miejsca, mój panie. Ale możemy sobie zjeść. Zawsze coś. I teraz mamy na organy. W ogóle, co to jest? Halo? Somers lub VIP. Nie potrzebuję tego. Na razie sobie stąd idę. Ja tu przyszedłem po VIP. Kolejny wapień normalny. Kurwa. Czy nie możecie dać... Dobra, już pokopię ten wapień. Już pokopię go, okej? Okay? W sumie to mogłem zrobić takie coś jak pracowni i tam zrobić sobie taką fajną maszynkę, żeby to mi kopało. Mogłem i może pójdę, bo to będzie szybsze. Boże, jak ja się kręcę i tu nic nie robię. A to będzie mi się płynie... O. Witam. Dzień dobry. Witam. Fajnie. Tak jak mówiłem, no gra jeszcze nie jest za bardzo zrobiona, to jest Early Access zrobiony. Tak naprawdę to niecały dzień temu wyszedł, więc trzeba to wybaczyć twórcom, co z tego, że powinni to od razu naprawić. Może w aktualizacjach będzie to lepiej robione. Zastanawiam się w ogóle, czy te mapy są robione tak, że to jest jedna mapa, znaczy trzy mapy, ale jest tylko jeden jakby motyw, nie ma generatora mapy. Czy może to jest generowane tak, no wiecie, losowo, bo jeśli jest robione losowo, to wtedy mogę to wybaczyć, ale jeśli to jest zrobiona po prostu mapa od zera i zawsze wszyscy mają tą samą mapę, jeśli przykładowo, bo gramy na takiej, na mapie górzystej, bo są trzy mapy. Po pierwsze jest mapa taka zielona, ładnie jest, jest płaska mapa. Jak niektóre 13... Co? Druga mapa jest zimowa. Zimowa jak niektórych kobiet serca? Co? A trzecia mapa to jest górzysta, na której gramy i górzysta jak... A nieważne! I musimy na początek zrobić takie coś. Kurwa, musimy kończyć ten. Dobra, może zrobimy sobie chociaż ten trzeci poziom, bo ja tutaj się kręcę jak mucha w smole. Czy mamy po pierwsze... Aha, bardzo dużo wapnia, mogłem trochę jednak pozbierać. Zróbmy może chociaż ten trzeci poziom, co?
Już nawet pozbieram ten wapń samemu. Tu był ten wapń. Więc pozbieramy trochę tego wapnia. Potrzebujemy 30 wapnia, żeby cokolwiek zrobić. Gdzie był ten wapń? Tu jest wapń. Potrzebujemy 30 wapnia. Później zrobimy tylko... O! Tu jest nawet dobry wapń, normalny, ale tu mamy chociaż złoże czyste, z którego leci więcej. Ponieważ są trzy złoża. Jest złoże słabe, aka po prostu biedne, co nie? Poor. Biedne, że po prostu jest mało i tego nie warto kopać. Jest złoże czyste, aka poor. Nie, impure. To znaczy, że czyste, bogate i jest złoże normalne. No normalne to normalne, bogate to więcej leci surowców, a z biednego leci mało. Ile mamy? No mamy chyba wystarczająco aktualnie. Tak, mamy wystarczająco wapnia. Potrzebujemy 75 sztabek. To może być lekki problem. Więc w sumie pokażę wam tylko, jak działa taka najprostsza kopalnia, bo w sumie to nie chce mi się tego już robić. Tej całej pracowni, nie pracowni, tylko tego wszystkiego tutaj kopać, wiecie, ja tu za bardzo chodziłem dookoła, przez co, czego do tego potrzebujemy, jeszcze jednego pręta, a zrobiłem dwa pręty i potrzebujemy żelaznych płytek, czy możemy już to postawić? Możemy postawić, no to chociaż jeden plus, zróbmy sobie tak, nie wiem, w sumie to może gdzieś tutaj, w sumie po co ja to postawiłem tam? Nie wiem. I teraz możemy zrobić takie coś jak przenośny guring, który właśnie będzie nam kopał o wiele szybciej niż normalnie. Zaraz wam jeszcze pokażę i będziemy kończyć, bo w sumie zaraz ten film będzie za długi, a jeszcze chciałem go dzisiaj wrzucić. Czy się uda, tego nie wiem. Co jeszcze potrzebowałem tutaj? Potrzebowałem płytek, dobre. To sobie możemy zrobić takich dwóch. Potrzebujemy jeszcze kabla i paru płytek. Dobre, to zrobimy tak. Trochę kabla i jeszcze płytek. Więc, płytek. Więc ile potrzebujemy płytek? Nie wiem, tak zrobię 20 płytek. Znaczy 10, tylko że 20 sztabek. Teraz możemy to tutaj wywalić. Nie wiem, to i to. Teraz potrzebujemy płytek. I zaraz zobaczycie, jak fajnie te podstawowe górnicy kopią, które oczywiście później będą lepsze, bo te na razie będą takie, że trzeba po prostu do nich iść, wziąć, nie mam kabli, super. Czy ja zostawiłem je? Nie, po prostu nie zrobiłem, no to super. Iść, wziąć i one będą po prostu działać, ale jak skończy im się miejsce, to po prostu przestaną działać. Mogę wam zaraz to jeszcze zaprezentować, jak to działa i... Może pójdziemy na ten wapń, bo w sumie to pewnie ten wapń nam się jeszcze przyda. A z drugiej strony to może byśmy... Mamy tu coś innego? O, mamy tutaj jeszcze żelazo. Oczywiście mamy latareczkę. Czyste, idealnie. No i co, bierzemy po prostu naszego górnika, stawiamy go. Kolejnego górnika stawiamy. Tych górników oczywiście się tu więcej zmieści niż taka kopalnia, którą tutaj będziemy mogli postawić. No ale wiecie, z tej kopalni możemy sobie po prostu później taśmociągiem wysunąć. W sumie skąd mogliście wiedzieć? Nie wiem, może oglądacie tą grę pierwszy raz. No ale mamy takiego fajnego górnika, który nam po prostu kopie. I po zapełnieniu do stówy po prostu przestaje i możemy normalnie sobie tutaj stać i patrzeć, kurde. Mogę oczywiście sobie to sam też zbierać, oczywiście. No ale no po co, skoro mamy takich fajnych górników, co nie, który kopie 3 na sekundę, ja tu bym kopał może, no pewnie też około, nie wiem, 3 na sekundę, no ale widzicie, oni teraz kopią tak naprawdę, nie, 3 na 3 sekundy, więc 1 na sekundę, no ale oni tak naprawdę kopią aktualnie 2, bo są takie 2. Więc no jak widzicie, bardzo, bardzo fajnie. No i co, w sumie to już na ten odcinek byłoby na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Możecie dać mi znać, czy sami macie tą grę. Czy może się, nie wiem, zastanawiacie nad kupnem, czekacie, aż będzie lepiej zrobiona. Czy może kupiliście, a może nie kupicie. Jak widzicie, przestało działać, bo już mamy 100. Ale jak zabierzemy, to po chwili zaczyna z powrotem kopać. Więc ja wam dziękuję za obejrzenie. I na razie, cześć, papa. I chyba nagrywałem z pół godziny jednak. Super, papa.